W sobotę o godzinie 18 w sali bankietowej Astoria w Końskich rozpoczęła się studniówka 2020 pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Niespodzianką dla maturzystów był koncert grupy Top Girls. W zabawie wzięło udział łącznie około 280 osób. Bal zaczął się od poloneza reprezentacyjnego, którego zatańczyło 12 par, a w pierwszej szli Jakub Dajer i Wiktoria Kozłowska. Układ przygotowały nauczycielki Renata Gałązka-Skowron oraz Renata Jakubowska. Następnie przemawiał dyrektor pierwszego ELO Wojciech Jasnos, przedstawiciele rodziców Beata Dajer i Piotr Obara oraz uczniowie Aleksandra Maciejczyk i Hubert Zaleśny. Potem wręczono kwiaty dyrektorowi oraz wychowawcom poszczególnych klas Dorocie Pałgan, Sylwii Fidor, Monice Mączyńskiej, Piotrowi Mireckiemu i Piotrowi Froncowi. Na koniec części oficjalnej uczniowie wszystkich pięciu klas kolejno odtańczyli tradycyjnego poloneza. Thank you.
Zanim młodzież zasiadła do stołów, by delektować się wybornym jedzeniem przygotowanym przez obsługę sali bankietowej Astoria, zniesiono jeszcze toast z szampanem. My zaś podpytywaliśmy maturzystów o ich wrażenia z lat spędzonych w murach najstarszej koneckiej szkoły. Myślę, że bardzo przyjemnie. Myślę, że miałam bardzo fajną klasę. Huberta klasa też jest fajna, wszyscy się integrują, więc ogólnie myślę, że wszystkim bardzo się podobało w tej szkole i była bardzo przyjemna atmosfera. Myślę, że stary ogólniak słynie z dobrej atmosfery w szkole i to jest to, czym możemy się poszczycić, że oprócz tego, że jest nauka, oprócz tego, że przygotowujemy się jak najlepiej do matury, to też jest atmosfera rodzinna, wszyscy się lubią, wszyscy się przyjaźnią i też bardzo dobrze będę wspominał to liceum. A czego życzycie sobie i swoim kolegom, przyjaciołom? Przede wszystkim zdania dobrze matury i dostania się na dobre studia. Ja również życzę wszystkim moim przyjaciółkom, przyjacielom w liceum dobrze zdanej matury i żeby wszystkie ich marzenia związane ze studiami, z dalszą uczelnią się spełniły. Tak jak uczniowie dobrze będą wspominać szkołę i grono pedagogiczne, tak dyrektor i nauczyciele mają równie dobre wspomnienia związane z rocznikiem, który za chwilę opuści pierwsze LO w Końskich. Zwykliśmy mówić, że każdy jest wyjątkowy, ale w istocie coś w tej definicji jest. To są przecież ludzie, którzy są niepowtarzalni co roku. Są jakieś szczególne sytuacje, które utkwią nam w pamięci, szczególne wydarzenia, szczególne zachowania, więc pewnie i tutaj w tym roczniku jest moc emocji, z którymi będzie mi się bardzo trudno rozstać, jak i pewnie gronu pedagogicznemu również. A ma pan teraz w pamięci jakieś takie wyjątkowe wydarzenia? No nie chciałbym tutaj może konkretnie wskazywać, ale są uczniowie, którzy tak jak każdemu nauczycielowi w jakiś szczególny sposób utkwili w pamięci, pozwolili się zapamiętać, pozwalają się wspominać. Jest tu jeden z uczniów, który pomimo iż może to nie jest najlepszy przykład, ponieważ sukcesów ogromnych nie zdobywał na polu edukacyjnym. Natomiast szczególnie nam pewnie, nie tylko mnie, upamiętnił się faktem, kiedy krzyczał przez okno, kocham pierwsze liceum. Dyrektor za naszym pośrednictwem wszystkim swoim maturzystom składa także szczególne życzenia. Ta docelowa meta, do której brniemy, w liceum ogólnokształcącym, w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej. Chcielibyśmy, żeby ta dobrze zdana matura otworzyła drzwi przed naszymi wychowankami na ich wymarzone uczelnie. Ale poza tym, żeby jako dorośli ludzie byli szczęśliwi, żeby realizowali swoje plany i aby ich życzenia spełniały się jak najowocniej. Młodzież ze Starego w kolejnych godzinach balu bawiła się znakomicie, a do tańca przygrywał im prestiż band Michała Augustyniaka. Apogeum imprezowania miało zaś miejsce około godziny 21. Wtedy to na scenę wkroczył zespół disco polo Top Girls. Koncert twórczyń choćby takiego hitu jak Czekoladka to prezent dla maturzystów od właścicieli sali Astoria Andrzeja i Piotra Kudłaczów. I trzeba przyznać, że prezent niezwykle udany, bo dziewczyny z bandu do tańca porwały chyba wszystkich uczestniczących w tej studniówce. Witamy serdecznie wszystkich! Lewa ręka w górę, prawa ręka w górę i uwaga, wszyscy na szok!